Tak się zaczynają też nasze wywiady. Zawsze na konferencjach romówkowych TVN-u buziaczki, przytulaski, bo w się dawno nie widzieliśmy. Pani Magdo, a pani dzisiaj z walizką tajemniczą. Dlaczego? No bo pan Miszek w podróży z ślubu do domu zgubił walizkę. I to właśnie teraz przyszła. Tak, właśnie ja ją przejęłam. Teraz mu ją wręczę. I przy okazji stała się gadżetem na ściance. Tak. Pani Magdo, jest takie przekonanie, że pani budzi postrach, gdy wchodzi do restauracji, także prywatnie. Czy faktycznie zdarza się pani powiedzieć, że danie nie było dobre, zwrócić talerz, jak każdy tak, przecież inny gość? Tak. W jakich przypadkach? Bardzo rzadkich, bo staram się chodzić do miejsc, gdzie nie trzeba zwracać dań i robić komuś przykrości. No ale jak jest coś niejadalne, to nie ma przeprosić. Ale chyba nie wygląda to tak głośno, jak na przykład w programie telewizyjnym. Głośno, zawsze cicho. W programie jest głośno, są tylko 4 dni na to, żeby oni się czegoś nauczyli. A czasami jak mówię cicho i miło, to zupełnie nie trafia, nie traktują tego poważnie. W życiu prywatnym, gdy idziemy do restauracji, czy są jakieś takie 3-4 najważniejsze zasady, których powinniśmy przestrzegać jako goście, a być może nie wszyscy o tym wiedzą, jak się zachować w takim miejscu? Tak. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak wybieramy dania i dobrze czytać kartę, i żeby nie mieć później pretensji do kucharza, prawda? Następnie trzeba zamawiać tyle, ile się da radę zjeść, albo zamawiać bardzo dużo, bo się chce próbować i powiedzieć to. Żeby się nie przerażali, chcemy po prostu mieć testing całych dań, zobaczyć, jak one wyglądają. Następna rzecz, no jeżeli coś jest nieświeże, pytamy, bardzo dokładnie pytamy, czy to jest w wakuum, czy to jest w szokerce, czy też jest świeżo z morza. Prosimy na przykład o świeżą rybę, żeby zajrzeć jej w oczy i prosimy o takie, żeby zobaczyć, czy są rzeczywiście takie, jakie chcemy zjeść. Mhm. Czyli gdy czegoś nie wiemy... Przynieść i pokazać. Czyli gdy czegoś nie wiemy, to nie wstydzimy się i pytamy, a bardzo też ważny temat marnowania żywności. Czy również nie wstydzimy się poprosić o zapakowanie na wynos tego, czego nie udało nam się zjeść? Zawsze to robię, bo zawsze jest ktoś w domu, to bardzo chętnie to spróbuję. A napiwki? Zawsze daję napiwki osobno, nie na karcie kredytowej. Czy nie będzie niegrzeczne, gdy nie podziękujemy za obsługę tym napiwkiem, gdy ta obsługa po prostu nie była najlepsza? Jeśli jest obsługa zła, to ewidentnie dziękujemy za obsługę, prosimy o lepszą i nie dajemy napiwku. Na koniec, choć powinno być na początek, o kuchennych rewolucjach. Dlaczego ta seria była wyjątkowa, pozytywnie i być może też jednak negatywnie, bo w czasach pandemii ta realizacja jest trudniejsza? Jest tak, że po pandemii, po tym jak było okienka, wracaliśmy do restauracji, które już działały na 100% i one były 100%, miały obłożenia i bardzo dużo gości. W Niepołajewie obok Poznania jest kompletny full na najlepszą gęś w Polsce. Kucharze i właściciele mają po 28 lat. W miastku obok Szczecinka jest identyczna sytuacja. Nie można się dostać właśnie po tych okienkach, po tym trudnym czasie. Ludzie oddychają, zarabiają pieniądze i mają ogromny sukces. Zapraszam w takim razie na kuchenne rewolucje. Dziękuję, pięknie życzę wspaniałego dnia. Bardzo miło, również życzę panu cudownego dnia.